oddać nie umiem. Było zimno, deszczowo. Dzień wcześniej się przeziębiłem i gdyby nie te wybory, to pewnie kilka dni bym spędził w domu, w łóżku. No ale oczywiście poszedłem głosować. Dzień wcześniej słuchałem amerykańskiej listy przebojów i Bette Midler zaśpiewała na pierwszym miejscu Wind Beneath My Wings, czyli wiatr w skrzydła. Oczywiście teraz po latach to brzmi zupełnie inaczej, ale jakoś tak pomyślałem, że... Zresztą pomyślałem w Markomanii, kiedy dzień wcześniej, w sobotę właśnie, prowadziłem audycję. Co się stanie, jak Solidarność wygra te wybory? Poszedłem na wybory. Radio grało przede wszystkim numer jeden wtedy na liście, dzień wcześniej, czyli Lullaby The Cure na pierwszym miejscu i Kochać Inaczej Demono na miejscu drugim. I potem w podsumowaniu roku okazało się, że Demono to był przebój roku, a na miejscu piątym była piosenka grupy Tilt, Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. To też taki jakby wielkie marzenie tamtych czasów. Przepięknie jest, ale czy jest normalnie, to już każdy musi na swój prywatny użytek powiedzieć. Wolność kocham i rozumiem. No to tak jak śpiewali chłopcy z Placu Broni. Jestem z takiego pokolenia, kiedy w latach 70., a nawet 60. zaczynałem rozumieć, co się dzieje, to wydawało mi się, że taka prawdziwa wolność za mojego życia się nam nie zdarzy. Te wybory niosły ze sobą taką niesamowitą radość. Taki wiatr zmian. Czuło się, że może coś się zmienić. No i się zmieniło. Właściwie w ciągu jednego dnia, w ciągu jednych wyborów wszystko się zmieniło i nigdy już potem nie było tak jak przed 89 rokiem.